kierowca.pl i Janosik. Miło mi. Proszę Państwa, to jest dla nas baza informacyjna. Chciałbym dzisiaj na podstawie tej bazy przekazać bardzo ważne informacje dotyczące tego, co powinniśmy zrobić wtedy, kiedy jest weekend, kiedy jedziemy wypocząć, kiedy jest długi weekend i chcemy bardzo wypocząć i zaczyna się nieszczęście. I chcę Wam powiedzieć, co zrobić, żeby droga w kierunku wypoczynku i droga po wypoczynku nie była koszmarem. Po pierwsze, pamiętajmy o jednej rzeczy bardzo ważnej. Nie bądźmy stadni. Bo najgorzej jest, jak wyjeżdżamy wtedy, kiedy wszyscy wyjeżdżają. Zobaczmy, kiedy jest największy tłok na drogach i wybierajmy sobie te momenty, kiedy ten tłok jest najmniejszy, bo zamiast spędzić ten czas w drodze i powolutku jechać, możemy sobie posiedzieć, odpocząć i potem w tym samym czasie mniej więcej przyjechać w innej porze. Dalej, nauczmy się wybierać drogi alternatywne. Jak to zrobić? Ja Wam powiem, najprostsze jest zajrzeć do Korkowo, ale na ten temat najwięcej Wam opowie ktoś, kto na co dzień widzi te mapy, widzi na żywo, gdzie są korki, gdzie jest luźno. Zobaczmy wobec tego do Janosika. Dziękuję Panie Włodku, faktycznie Korkowo jest bardzo proste, jest tak proste, że każdy z Was może sobie tam wejść i sprawdzić, w jakich godzinach, ile czasu zajmie Wam trasa. To jest dokładnie ta sama mapa, która jest w aplikacji, ale jest ona na stronie internetowej, więc spokojnie w domu przed komputerem jesteście w stanie sobie zaplanować podróż taką, jaką chcecie. Po prostu wchodzicie, uzupełniacie pole z i do i możecie sobie sprawdzić, jaką trasę poleci Wam Janosik. Ja zrobiłem eksperyment, sprawdzałem, w jakim czasie jesteśmy w stanie przejechać z Mielna do Poznania. I z moich badań wynika, że taka trasa z Mielna do Poznania może być pokonana w 4,5 godziny, jeśli startujemy w godzinach popołudniowych. Później był bardzo duży spadek, ponieważ o godzinie 20 były już tylko 4 godziny i 2 minuty, a o godzinie 22 pomiędzy tym najlepszym możliwym czasem przejazdu, a tym najgorszym możliwym czasem przejazdu była prawie godzina, którą można zaoszczędzić i godzina, którą można bardzo miło spędzić, przedłużając sobie pobyt na urlopie, co Wam polecam.